Jestem u naszych bażantów złocistych. Przyszedłem tak teraz spojrzeć sobie troszeczkę na nich, dlatego że mam zamiar je przenieść. I po prostu zabrać z tej wolierki. One siedzą tutaj, już pokazywałem wam nieraz, razem z uszakami. I też tutaj mam właśnie parkę tych uszaczków. I myślę, że trzeba je po prostu rozdzielić, dlatego że w tym roku na pewno uszaki przystąpią do lęgów. W zeszłym roku, mamy grudzień, więc o tym roku mówię, o tym sezonie lęgowym, który był na wiosnę. Miałem jedynie jajka od samiczek. Tu właśnie samiczkę, dlatego że samca z kolei kupiliśmy troszkę późno. I on chyba, tak jak wcześniej to już mi pokazywałem i mówiłem, się nie bardzo zabierał właśnie za nasze samiczki. Ja tu miałem wtedy ich trzy, teraz zostawiłem sobie już tylko jedną, dwie sprzedałem. Nie chciałem właśnie trzymać ich więcej, z tym, że zostały tu, jak widzicie, jeszcze bażanty złociste. Złociste oczywiście miały młode w tym roku na wiosnę, ale mam wolną wolierkę, więc muszę po prostu je stąd zabrać i przenieść. Także zwolniłam się woliera właśnie dla uszaczków, a te zyskają po prostu nową wolierkę, nie będą musiały jej dzielić właśnie z uszakami. Tu są dwie samiczki i ten jeden samczyk, a będę musiał, cały czas tak gadam, że tą bezogoniastą, tak ją nazywam, dlatego że ona ciągle traci ogon. Co jej odrośnie, to gdzieś go znowu całkowicie wygubi. Nie wiem, czy właśnie, czy to wypada, czy po prostu baron jej wyrywa. Tylko to takie dziwne, dlatego że druga samiczka, którą zaraz wam pokażę, ma cały czas ogon i ładny ten ogon jej rośnie. I go nigdy nie gubi, właśnie widać teraz ten ogonek. Także nie wiem, co jest tu przyczyną, w każdym bądź razie, jak mówiłem, tą bezogoniastą sobie zabiorę, przeniosę do innego samca, bo mam drugie gniazdo, a tego samca właśnie z tą samiczką zabiorę do drugiej wolierki. Zaraz przejdę, pokażę, o co chodzi. A tu jest właśnie ta woliera, o której mówiłem, i są te dwie samiczki, do których chcę przynieść tamtego właśnie samca. To są akurat dwie siostry z jednego gniazda, no ale to nie przeszkadza. Samiec będzie całkowicie obcy dla nich. Tamta samiczka, którą przyniosę z tamtym samcem, również będzie obca, więc będą tutaj trzy samiczki i jeden samczyk. Wolierka na wielkość zupełności dla nich będzie wystarczająca, więc nie będzie problemu, że się nie pomieszczą. No wiadomo, będę musiał tylko przygotować więcej miejsc lęgowych. Tu mam taki po prostu jeden daszek, dlatego że trzymam tu parkę jedną, natomiast teraz jak będę miał trzy, no będę musiał po prostu przy ścianie jeszcze tu w tym kącie dostawić taki daszek, żeby swobodnie się samiczki mieściły i żeby każda mogła sobie ten lęk przyjąć. Także będziemy łapać, przenosić i patrzeć, jak to się będzie wszystko działo. Jedną samiczkę już mam. Zaraz ją wypuszczę. A całkiem spokojnie. Pewnie jest w szoku, jeszcze nie zdążyła się przestraszyć i uciec. Ale dobra. Jedna jest. Ja też widzę spokojne, nie kręcą się, nie skaczą. Także teraz muszę iść do samczyka. Mam już samczyka. Nawet sprawnie, fajnie poszło. Troszkę się obawiałem, że będzie lato mi skakał po całej wolierze, natomiast nie. Zaraz go udało mi się złapać, więc nie był specjalnie ganiany, nie był płoszony. To i fajnie, bo przynajmniej nie będzie taki rozdrażniony. No dobrze. Tak się teraz zastanawiam. Nie mam żadnych znaczników ani obrączek na nóżkach u tych samiczek. Nie pomyślałem wcześniej, bo mogłem faktycznie zaznaczyć sobie tamtą samiczkę, chociaż nie wiem po co w sumie, bo nie ma to żadnego znaczenia, ale ewentualnie może z czasem, jakby tu się okazało, że są trzy samiczki i jest troszkę za ciasno, to mógłbym sprzedać którąś właśnie z tych sióstr, a zostawić sobie to, co przyniosłem dzisiaj, tą obcą całkiem,
z jedną siostrzyczką, natomiast jakoś się nie da tak złapać, to jak będzie, tak będzie. A może akurat będzie fajnie, że trzy samiczki tu się będą mieściły, trzy samiczki będą jajka znosić. Wszystko to się okaże jeszcze. Ale mam zrobioną taki porządeczek, powiem, bo musiałem tam zaganiać tego samca z tymi samiczkami ciągle do kurnika co wieczór. I powiem szczerze, że to różnie wychodziło. Nieraz samiec fajnie poszedł, a nieraz tak było, że po prostu skakał mi, czepiał się tych siatek na górze. Tam na górze mam taką siatkę żyłkową, właśnie miękką, więc nam się zaplątywał. Oj, tam zawsze była tragedia. Także zależało mi dlatego przenieść i jestem zadowolony, że tak właśnie wyszło. No to samczyk nie będzie ganiany. To jest bardzo ważne, będzie cały czas otwarty, na otwartej przestrzeni. Nie ma tu kurniczka, więc będzie sobie nocował na którejś z tych żerdzi. Zaleczam się właśnie, że na tych wyższych, wiadomo. Także odzyska, powiedzmy, że wolność. No wolność w cudzysłowie oczywiście, no bo dalej niestety zamknięty, ale jednak już taki nieganiany, niepilnowany. Będzie radził sobie. No i została ostatnia samiczka. Ta, którą tak nazwałem, bez zagoniasta. Ją musimy teraz odłowić i przerzucić do drugiego samca. Mam już samiczkę. I ona trafi do tego samczyka. Ona ma piękny, długi ogon. Dobrze wygląda, dlatego postanowiłem też tą samiczkę właśnie tu wpuścić. Bo tak jak wcześniej wspomniałem, być może to tamten samiec jej ten ogon wyrywał. Być może uszak, no nie umiem powiedzieć, nie wiedziałem zresztą, żeby coś tam się takiego działo. Ale no nie ma tego ogona. Widziałem niejednokrotnie ten ogonek i wyrastał. A tu będzie ten samczyk. I tu jest jego oczywiście druga samiczka. Także dobry podział zrobiłem, także będę miał już teraz dobrze to rozdzielone. Muszę tego samca pokażę. A w ten sposób będzie widać, że no, imponujące ognisko. To mi się bardzo podoba. Wodierkę co prawda ma mniejszą nawet aniżeli tamten, ale ogon potrafił zachować. Stanąłem tu jeszcze na zewnątrz, żeby spojrzeć, ale gdzieś tej samiczki nie ma, chyba się schowała, bo widzę, że jest samczyk, jest oczywiście ta samiczka jego. Natomiast tak zaglądam na podłogę i jej nie bardzo widzę. Tam myślę, że mogła się schować do gniazdka tego, które tam mają taką też zrobioną taki daszek. Tam troszeczkę igliwiem jest to przysłonięte i być może tam siedzi. No już nie chcę zaglądać, nie chcę już tam jej straszyć, niech troszeczkę się przyzwyczaja. Wiadomo, zmieniła miejsce, otoczenie, zmieniła nawet partnera. Przecież już nie ma tego, co był. Jest jakaś też nowa koleżanka, więc ona nie wie, co tu się będzie działo. Niech sobie spokojnie posiedzi.